Czy słyszałeś już kiedyś o grzechu przeciwko duchowi świętemu? Któregoś dnia pewien mężczyzna szukał mnie zdesperowany, gdyż w chwili cierpienia przeklął Boga i sądził, że popełnił grzech przeciwko duchowi świętemu. Rozmawiałem także z pewnym młodym człowiekiem, który sądził, że nie było już dla niego przebaczenia, gdyż wraz ze swoją narzeczoną odbył stosunek seksualny wewnątrz Kościoła. Myślał, że zgrzeszył wobec ducha świętego. Zobaczmy jednak, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w dwunastym rozdziale i trzydziestym pierwszym wierszu. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Przeanalizujmy pierwszą część tego wersetu. Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Czy wiesz, co to znaczy? Cudzołóstwo? Tak. Morderstwo? Tak. Duma i pożądanie i zazdrość? Tak. Stosunek seksualny wewnątrz kościoła? Tak. Czy zrozumiałeś, co to znaczy wszystko? Wszystko znaczy wszystko. Jeśli upadasz na samo dno upodlenia, i stamtąd, ze studni homoseksualizmu, narkomanii i chaosu duchowego, wołasz do Boga, on wyciągnie swoje mocne ramię i wyratuje cię, gdyż każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. W takim razie, co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu? O mój drogi przyjacielu. O tej sprawie wolałbym nigdy nie pisać, ale muszę to uczynić, gdyż jest ona częścią Słowa Bożego. Co jest grzechem niewybaczalnym? Werset dwunasty trzydziestego pierwszego rozdziału Ewangelii, według świętego Mateusza, niestety nie kończy się na tej pierwszej części. Istnieje druga część, która mówi, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Apostoł Jan dodaje, Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Czytamy w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale i szesnastym wierszu. Niech się strzeże człowiek od popełnienia grzechu przeciwko duchowi świętemu. Ten grzech śmiertelny nie ma wybaczenia. Bóg może przebaczyć wszystko. Jest nadzieja dla niegodziwego grzesznika, ale nie dla tego, który by zgrzeszył przeciwko duchowi świętemu. Pozwolę sobie wyjaśnić tę sprawę. Kim jest Duch Święty? To trzecia osoba boskości. Jezus mówi: Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, pośle go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Czytamy w Ewangelii Jana. W szesnastym rozdziale w wierszach siódmym i ósmym. Jaka jest rola ducha świętego? Przekonać świat o grzechu. To duch święty działa w sercu człowieka, mówiąc: Synu, nie tędy podążaj, tamtędy. Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Kiedy robisz coś, czego nie powinieneś, Czujesz, że coś niepokoi twoje serce? Wiesz, co to jest? To głos Ducha Świętego, przekonujący cię o grzechu, ukazujący ci drogę i prowadzący cię ku prawdzie. Kto mnie przekona, że to, co robię, jest złe? Pastor? Kościół? Rodzice? Nie. To Duch Święty. On pracuje w głębi serca, niepokojąc, zwracając uwagę. Otwierając oczy? Jedynie Duch Święty może ukazać nam drogę i dać nam rozpoznanie i świadomość, że popełniamy błąd. Nie może on jednak zmusić nas do czynienia czegokolwiek wbrew naszej woli. On ją szanuje. Problem pojawia się wówczas, gdy słyszymy głos Ducha Świętego i nie jesteśmy Mu posłuszni. Zatykamy uszy. Zatwardzamy serce i czyniąc w ten sposób, sytuujemy się na bardzo niebezpiecznym terenie. Pozwolę sobie zilustrować tę sytuację. Ja nie mam odcisków na dłoniach, gdyż większość pracy nie wykonuję rękoma. Jeśli jednak teraz wezmę siekierę i usiłuję ściąć drzewo, na pewno po pierwszych uderzeniach będą bolały mnie ręce. Jeśli przerwę, moje dłonie pozostaną gładkie. Jeśli jednak pomimo bólu będę kontynuować, z pewnością pojawią się bąble, a kontynuując dalej, bąble się otworzą i zaczną krwawić. Jeśli mimo wszystko uparcie nie zaprzestanę, w krótkim czasie pojawi się gruba skóra, czyli tak zwane odciski. Wówczas to już nigdy więcej nie będę odczuwać bólu dłoni. Będą one pokryte grubą skórą i stracę wrażliwość na ciężką pracę rąk. Porównajmy teraz tę ilustrację do życia duchowego. Nasze serce, nasza świadomość pokryte są delikatną skórą, czułą na głos ducha świętego. Kiedy podążamy złą drogą, kiedy dokonujemy grzesznego czynu, natychmiast słyszymy głos Boga przemawiającego do naszego serca. Boli, przeszkadza, gdyż nasze serce wciąż jest wrażliwe. Jeśli jednak, pomimo tego, że słyszymy głos Ducha Świętego, nie zaprzestajemy naszych czynów, być może pojawią się bolące bąble w naszym sercu. Jeśli mimo to kontynuujemy, bąble się otworzą i zaczną krwawić. I jeśli dalej uparcie będziemy podążać drogą życia, z całą pewnością zacznie się pojawiać w naszym sercu owa gruba skóra, która nie będzie już więcej odczuwać bólu, ani słyszeć głosu Ducha Świętego. Popełniliśmy wówczas, niestety, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I dlaczego grzech ten jest niewybaczalny? Nie myśl, że to dlatego, że Bóg się zmęczył wybaczaniem. Bóg nigdy się nie męczy wyczekiwaniem, błaganiem i czekaniem na człowieka. Problem nie tkwi w Bogu, lecz w człowieku. Gdyż osoba, która popełniła grzech przeciwko Duchowi Świętemu, w taki sposób zatwardziła swoje serce, że chociażby Bóg wciąż mówił, wołał i błagał, człowiek taki nie słyszy już tego głosu. Taki człowiek nie chce więcej, by mu wybaczono, gdyż aby mu wybaczono, musi prosić o wybaczenie. Ten, kto zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, nie jest zdolny, by prosić o wybaczenie gdyż nie odczuwa już, że grzeszy. Wszystko dla niego jest w porządku. Może należeć do Kościoła, ale podchodzi do chrześcijaństwa w sposób bardzo liberalny. W dniu nabożeństwa jest w Kościele, a w ciągu kolejnych dni żyje tak, jak gdyby nigdy nie poznał Jezusa i wszystko wydaje się być w porządku. Serce straciło już wrażliwość duchową, nie słyszy już głosu Ducha Świętego. Być może stawiasz sobie to pytanie: czyżbym ja popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nie wiem. Ale jeśli czujesz w tej chwili, że Bóg działa w twoim sercu, jeśli odczuwasz ochotę pobiec do Niego i prosić go o przebaczenie, to znaczy, że nadal słyszysz głos Ducha Świętego i powinieneś za to wychwalać Boga. W przypadku młodego człowieka, który odbył stosunek z dziewczyną w kościele. Sam fakt, że mnie szukał, by zapytać z oczami pełnymi łez, pastorze, czy Bóg mi przebaczy, świadczy o tym, że pomimo iż popełnił coś okropnego, wciąż słyszy głos Boga. Problem tkwi w tym, że w momencie grzechu czuł krzyczący głos Boga, przekonujący go o grzechu, wołający, ale mimo to kontynuował i jeśli kontynuuje w ten sposób, wcześniej czy później skończy czyniąc swoje serce w zupełności nieczułym. Najtragiczniejszą rzeczą w przypadku grzechu przeciwko duchowi świętemu jest to, że ludzie nie wiedzą kiedy go popełniają. Zawsze myślą, to tylko ostatni raz, ale pewnego dnia, nie zdając sobie nawet sprawy, znajdą się w punkcie bez wyjścia. Głos ducha świętego przestaje być słyszany. W Biblii mamy historię o Samsonie. Nigdy nie myślał, że mógłby zdradzić sekret swojej siły, ale pewnego dnia zdarzyła się tragedia. Biblia opowiada o tym w ten sposób. Wtedy zawołała, Filistynczycy nad Tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, Wyrwę się, jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że pan odstąpił od niego. Księga Sędziów, rozdział 16, wiersz dwudziesty. Co za tragedia! On nie wiedział, że pan odstąpił od niego. Nie zdając sobie z tego sprawy, dotarł do punktu bez wyjścia. Tak, mój przyjacielu. Jezus przyszedł na ten świat, aby dokonać dzieła sądu. On tu jest, przemawia, woła do Twojego serca. Od jak długiego czasu słyszysz głos Boga mówiący: Synu, nadszedł czas, byś powierzył mi swoje życie. Jak długo będziesz zwlekać z decyzją powierzenia serca Jezusowi? Przed Nim nie ma terenu neutralnego. Akceptujesz albo odrzucasz, biegniesz w kierunku jego ramion lub od niego uciekasz. Jaka jest Twoja odpowiedź?